Mitomania. Mitomania? Patologiczna skłonność do kłamania i wymyślania jakichś niesamowitych historii. Przedstawiających najczęściej opowiadającego w korzystnym świetle. Dokuczliwa wolta naszej miłości własnej. Świetle korzystnym. To jest styl życia. Mitomania to niemożliwość powstrzymania się przed kompulsywną nadprodukcją mitów. No nie wiem, w co my się pakujemy. Nigdy nie ma światopoglądu. Nie troszczy się o żadną wielką sprawę, tylko o siebie. Dom, rodzinę, przyjaciół, codzienność. Po prostu gotuje sobie rosół. Mówi w dziennikach, to najważniejsza rzecz na świecie, oprócz pastowania butów. Ale gdy idzie rano po bułki, to depcze po czaszkach swoich zmarłych. I wie, że właśnie im poświęci swoje pisanie. Więc matkę Polskę niby ma w dupie. Nie czuje się Polakiem. Ale ciągle o niej mówi. Ciągle o niej gada. Czasem też goda. Zawsze prowokacyjnie, zawsze ostro, dobitnie. Rozbija mity męskości, polskości, literatury zaangażowanej, literata biednego, bezdomnego, ale jednocześnie je umacnia, wskrzesza. Czy potrafi o małych rzeczach opowiedzieć bez lansu i kokieterii, a o wielkich bez przekleństw, bez zadęcia? Na okładkach jego książek zawsze umieszczone są twarze schizofrenicznie rozdwojone między chłopcem a mężczyzną. Między Polakiem a Niemcem, Polakiem a Żydem. Między wrażliwcem a motherfuckerem. Proszę Państwa, w prawym narożniku, w barwach wydawnictwa literackiego, zawodnik wagi ciężkiej, Szczepan Twardoch! Dobry narożnik, prawy? Czy lepszy lewy? Bardzo dobry. Twardoch to... Czy to jest w ogóle pseudonim? Twardoch. Nie, to jest moje nazwisko. Wiesz, no z takim nazwiskiem nie trzeba mieć pseudonimu. No ja na przykład, wiesz, Rosu, nie? To zupełnie inne klimaty. Rozwodniony taki mdły, a Twardoch to, wiesz, samiec alfa, wojownik, niezłomny. Tak dalej, no wszystko do ciebie pasuje. Wszystko do ciebie pasuje. Nie bardzo, bo jedyna etymologia tego nazwiska, jaką znalazłem, to jest słowo twardocha. Aha. I twardocha było słowem, które oznaczało krowę nie dającą mleka. Ale jesteś, cały twój wizerunek, to co piszesz, to jest, wiesz, taki prawdziwy mężczyzna. No, Twardoch, ostatni mężczyzna, tak może się nazywać. Znaczy, chciałem napisać taką książkę. Twardoch, ostatni mężczyzna. Ja się swojego czasu strasznie dużo nagadałem o różnych, wiesz, kryzysach męskości i tak dalej. I myślę sobie, że strasznie dużo bzdur naplotłem w związku z tym. Nie mam w ogóle żadnego kryzysu męskości. No spójrz na mnie, nie? Łysy, broda. Taki podstarzały, wciąż aspirujący hipster z Placu Zbawiciela i to jest wybitnie znienawidzony przez ciebie typ. To nie jest gentleman, to nie jest ten prawdziwy mężczyzna. A gej może być prawdziwym mężczyzną? Na pewno. A garbaty? Łysy? Każdy. Biedny? Tak. Ale wiesz, no czytałem ten poradnik twój, poradnik, antyporadnik, sztuka życia dla mężczyzn. No wiesz, ale czytając po prostu krzyczałem, chcę być gentlemanem. Ale przyszło ci potem. Nie, po prostu ty mi nie dajesz takiej szansy. To jest przykład tego. Ta książka, o której mówisz, że właśnie nie należy chcieć za bardzo. Bo to była książka napisana na zimno dla pieniędzy. Z myślą o tym, żeby jakieś pieniądze zarobić. W efekcie nie zarobiłem na niej prawie nic. Kupiłem ją za 7 zł. No właśnie. Ustalmy jedną rzecz. Chłopców raczej nie lubisz, bardziej inwestujesz w mężczyzn. W ogóle nie cenię młodości. Mhm.
Nie lubię młodych ludzi. Młodzi ludzie mnie irytują. Młodość wydaje mi się nie jakimś stanem doskonałym, który potem mija, lecz jakimś takim, wiesz, stadium larwalnym, czymś, z czego się trzeba wyzwolić. Wypieranie tego, co było i co ukształtowało człowieka każdego w momencie, gdy jest już dorosły, jest po prostu bardzo, bardzo słabe, wręcz bym powiedział. Dlatego, że dla mnie ciekawsza jest sama droga do dorosłości niż sama dorosłość, ponieważ dorosłość wydaje mi się jakimś strasznie nudnym elementem, pozbawionym buntu, spontaniczności, której też pozbawiony jest Szczepan Twarduch, ale sam o tym mówi. I to jest ten taki etap, gdzie nie ma już nic dalej. Cechą młodości jest definitywność sądów, skłonność do sądów kategorycznych, natychmiastowych, powiedzmy pochopnych. A jeśli człowiek nie tylko się marszczy, ale dojrzewa, no to wtedy sądy ma coraz bardziej zniuansowane, bo zdaje sobie sprawę, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, niż mu się wydawało za młodu. No, jest chyba nieprawda z tym brakiem wewnętrznego dziecka, bo wszystkie te gadżety i to, co było na Instagramie i to, co się dzieje w książkach, to jest dążenie do tego, żeby świat był tak prosty, jak wtedy, kiedy byliśmy mali. No wiesz, bo to bardzo dobrze, że tutaj zabrakło nam, wiesz, kasy na taką scenografię pasującą niewątpliwie do twoich książek, te wszystkie rekwizyty, wiesz, pistolet, nie wiem, co tu jeszcze powinno stać, whisky, kokaina, no pojawia się, da? Prawdziwi mężczyźni piją whisky, no ale jeszcze biczyk. Biczyk, tak, szpicruta, rękawice bokserskie, to wszystko jest. Ale jest jakiś BDSM, czy co? Wszystko, tak, znaczy BDSM, ale najpierw jazda konna, no nie wiem. Jak powiedziałem biczyk, ty od razu myślisz o BDSM. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Więc tego wszystkiego nie ma. To chyba jednak, wiesz, dobrze, nie? Bo opieprzałem tą scenografię, ale teraz sobie myślę, że dobrze, skoro się wycofujesz z męskości. Nie, się nie wycofuję z męskości. Co zostało, wiesz, co zostało? Może Szczepanie, może zmierzymy się na rączkę. W sensie? No w sensie, wiesz, no przecież jak przegrasz, to wytniemy, nie? Po prostu na rękę tutaj, zobacz, zresztą ja ale się zobacz. Ale dlaczego mamy robić takie rzeczy? No nie wiem, no to jest pytanie, zresztą zobacz, tak się ustawiliśmy, książki się w tym momencie przydadzą. Nie jesteś moja kategoria wagowa. Paszko w wiecznym Grunwaldzie uczy się szyrmirskiej stworności. Oczywiście ma inny sprzęt, ale ja też przez 5-6 lat trenowałem szyrmierkę. To co najważniejsze, punta. Bo właśnie chodzi o puntę. Chodzi o to, żeby trafić przeciwnika w każde dowolne miejsce. To mi się najbardziej w szermierce podoba. Paszko, jak się uczy szyrmirskiej stworności w wiecznym Grunwaldzie, poznaje dwie takie zasady. Ten, kto się broni, przegrywa, to pierwsza. A druga, sile przeciwstawiać słabość, a słabości siłę. To też twoje są zasady? Życiowe? Nie, dlaczego tak sądzisz? Chodzi tak naprawdę o to, że jak człowiek trzymał miecz, to część bliżej rękojeści była częścią silniejszą, a część dalej od rękojeści częścią słabszą. I chodziło tylko o to, że jak jakiś cios trzeba odbić albo sparować, to wtedy starasz się go odbić tą silną częścią swojego miecza, tą słabą część miecza przeciwnika, bo wtedy masz dużą dźwignię. Wyglądam tak, jakbym rozumiał to wszystko, co mówisz. Nie. Bo nie będę was oszukiwał, że trenowałem boks, bo nie trenowałem. Ale skoro twardo trenuję, to muszę być na to przygotowany. Oni przed każdym takim meczem bardzo dużo trenują. Nie wiem jak, bo ja nie mogę nic powiedzieć. Kobiety w ogóle, kobiety w twoich powieściach. Umówmy się o duże, nie? No duże. Ostro. No wszystko chcieliśmy dopasować do ciebie. Kobiety, wiesz, no to nie są feministki. To nie są feministki.
W morfinie jest Dzidzia Rochacewicz, która jest bardzo mocną i bardzo wyemancypowaną postacią kobiecą. Znaczy wiesz, ja nie mówię o tym, że... Wiesz, one są silne. No, ale kobiety Dzidzia, Dzidzia Rochacewicz jest wprost emancypantką, prawda? No, ale mógłbyś o niej powiedzieć, że jest feministką i to jest właśnie ta kobieta, która... To jest jedyna kobieta, która nie ulega czarowi Kostusia Willemana, prawda? Tak. To jest jedyna kobieta, która to raczej ona nad nim ma władzę, a nie on nad nią. No wiesz, z tą władzą właśnie to jest taka przechodnia trochę gra, bo... No, tak to bo wiesz, jest bo ci mężczyźni, prawda? Wszyscy mężczyźni u ciebie. Wiesz, oni nie potrafią sprostać tej roli, którą sami sobie w takiej tradycyjnej roli męskiej, wiesz. I właśnie idąc za głosem niczego, idą z tym batem do kobiet. Mhm. Kobiety, które są zresztą no, albo właśnie dziwki, albo święte, albo święta dziwka, tak? Te trzy typy. No to, i to one w rezultacie trzymają bat. Nie? Więc jakby ja nie mówię o tym, że one nie są silne, tylko że są taką siłą tych męskich fantazmatów, męskich fantazji. Nie wiem, co mogę dodać do tego. Chciałbyś być Szczepanem Twardochem? Myślę, że nie. Dlaczego? Myślę, że to za dużo na moje barki. Czy podoba ci się model męskości zaproponowany przez Szczepana Twardocha? Myślę, że to zależy. Zależy, czy mówimy o modelu męskości, który używa gadżetów, który używa pewnych samochodów, ubiera się w pewien sposób. Jeśli o to chodzi, to myślę, że nie. Może z małym wyjątkiem samochodu. Reklamuje się zawsze w aurze skandalu, sensacji, morfina. Kobiety, narkotyki, zdrada. Szalona, transowa powieść psychologiczna, historyczna, sensacyjna, skandaliczna. Wieczny Grunwald. Obrazoburcza, prowokacyjna, mroczna powieść historyczna, futurystyczna, ponad konwencjami. Drach. Krwawa, miłosna, pierwotna, totalna, wymykająca się regułom saga z Ziemi Przeklętej. Król. Wielokulturowy, podzielony świat. Zwroty akcji, romanse, gwałty, ćwiartowanie ciał, szantaże, przewroty. Podszyte przemocą codzienne życie stolicy. Dzienniki, wieloryby i ćmy. No tu spokojnie. Literatura, podróże, życie codzienne. Wyznanie? Znak zapytania. Autokreacja? A może nowoczesna powieść? No może. Wiesz, rozmawiamy 1 września. 1 września. Wyobraź sobie, jest rok, no, który może być rok, 1939, po narodzeniu Chrystusa Pana. Mhm. I teraz pytanie jest takie, no Niemcy najeżdżają Polskę, co robisz? Gdybym miał sobie wymarzyć, tak, co robię, to nie wiem, mieszkam w Lizbonie, jak najdalej od tego. Nie? Aha, czy w ogóle uciekasz? W ale ogóle nie powiedziałem no. Uciekam, powiedziałem gdzie, no bo wiesz, ty nie wyjaśniłeś kontekstu. Co robię 1 września 1939 roku, czy na przykład mieszkam w Pilchowicach? Mhm. A ile mam lat? No wiesz, to ty stwarzasz sam siebie jako bohatera literackiego, nie wiem ile masz lat. No ale ty zadajesz mi pytanie, jakieś, o wszystkim decydujesz. No to jeśli o wszystkim decyduję, tak, to Lizbona. To mieszkam w Lizbonie, nigdy nie byłem w Polsce nawet. I słyszę tylko z daleka, że w Europie coś się dzieje, ale i cieszę się, że jestem od tego daleko. No, ale to i że jest ciepło i jest Atlantyk. No ale to dziwne, bo ja nawet nie mówię o tym, że po prostu nie chcesz wziąć udziału w czynie zbrojnym, patriotycznym, bo to ustalmy, że wiemy. Ale że, wiesz, ten research wówczas mógłby być taki, no nie tylko bazujący na materiałach w bibliotece, tylko po prostu, żebyś to tego dotknął i poznał, bo przecież mówisz, że nie piszesz w ogóle o czym nie masz bladego pojęcia, że musisz to jakoś dotknąć, zbadać, zobaczyć. No i nadarza się taka, wiesz, okazja, no bo ta przemoc, okrucieństwo, wszystko, to jest, przecież tym żywi się twoja literatura. Mam takie wrażenie, że w książkach, wiesz, oczywiście, jest silna polaryzacja, ale nie jest to, wiesz, taka polaryzacja wartości, ideologii i tak dalej, wiesz, tylko jest to taka
Istotne jest to, kto ma samochód, a kto ma rower. Istotne jest to, kto ma broń, a kto jej nie ma. Wiesz, tu jest jakby siła, taka brutalna siła, a nie siła argumentu. Ale bo mówisz o tym w taki mówię sposób, o królu, jakbyś, mówię o Morfinie. Nie, nie, dobrze, tylko jakbyśmy... jakbyś mi imputował, przepraszam za wyrażenie, że to jest moja hierarchia wartości. Że to jest jakby, wiesz, że ja wierzę, że tak powinno, że tak jest, tak powinno być i że tak jest dobrze. Nie, ale wiesz, no ja rozumiem, wiesz, ale nie bez przyczyny piszesz takie, a nie inne książki. No to oczywiście pisarz zawsze może powiedzieć, to są tylko moje książki, tam mnie nie ma. Ale, no ale jesteś. Tak bo czytam twoją literaturę. Taka obserwacja, no. Że w konfrontacji siły ze słabością zwykle zwycięża siła. Ale nie, że tylko zwycięża, ale ty celebrujesz zwycięstwo tej siły. Pokazujesz ją właśnie w takim... estetyzujesz ją, estetyzujesz przemoc, siłę i w gruncie rzeczy, wiesz, no, skończyłeś socjologię. I wydawałoby się, a może źle właśnie, że będziesz miał większą taką, wiesz, wrażliwość społeczną. Nie, że staniesz czasem po stronie tego przegranego, tej ofiary, tego, wiesz, tego, kto nie ma samochodu, tylko ma rower. Literatura nie służy do załatwiania spraw żadnych. Nie jest, wiesz, terapią dla pisarza? Znaczy, dla mnie nie. Znaczy, to jest taki oto pogląd jeden, że obalasz mity. A? Takie polskie mity, Polak, katolik, Żyd, ofiara, prawda? Ale z drugiej strony, ja sobie na przykład myślę, że no przecież ty właśnie do nich wracasz, czyli de facto je wskrzeszasz. I to pytanie jest takie, wiesz, że... Odpowiesz, że nie. Już z góry teraz wiem, że odpowiesz, że nie. Ale chcesz być tym takim obrazoburcą? Obrazoburcą? Czy raczej właśnie wskrzesicielem, wiesz, tradycji? No, wracasz do tego. Nie, no nikt, nikt czytał moją książkę, no. Jakąkolwiek. Tak. Nie przypisze mi ochoty do wskrzeszania jakichś, wiesz... Ale dlaczego? To jest paradoks. Ja nie chcę być... obrazoburczość nie jest moim celem założonym, natomiast nie będę uciekał przed jakimiś tematami tylko dlatego, że komuś się nie podobają. Mhm. Nie lubisz literaturoznawstwa, nie znasz się na nim, w ogóle... Znaczy, literatura... Jest... Dobrze, literatura cię nie interesuje, ale nie, no, słyszałeś o kimś takim jak Maria Janion. Proszę, Maria Janion, oczywiście słyszałem. Więc Maria Janion, na pewno wiesz... ogłosiła chyba raz, później ktoś odwołał. Ona odwołała jeszcze raz. Koniec paradygmatu romantycznego. I ty mówisz, że słyszałeś o Marianne, ale jej nie posłuchałeś. Z tym paradygmatem. No bo zobacz. Kostek Willemat. Nowy Wallenrod. Co? Nie? Gdzie tam to? Jakub Szapiro. Ale w ogóle wiesz, mnie... Paszko. Mam wrażenie, że są pewne treści w kulturze, których nie trzeba przyswajać bezpośrednio przez lekturę, bo się nimi nasiąka przez osmozę. I oczywiście w tym sensie jakoś... ponieważ polska kultura jest jakoś fundowana na paradygmacie romantycznym, no to pewnie też mam z nim coś wspólnego. Natomiast... Kiedy ja zaglądam sam w siebie, to mam wrażenie, że polski romantyzm jest mi czymś tak obcym, jak, nie wiem, japońska sztuka haiku. Aha. On mnie nie dotyka, nie wzrusza, nie porusza, nie funduje. Ja nie stronię od romantyzmu w ogóle. Natomiast romantyzm europejski, skierowany na zupełnie inne pola zainteresowania niż polski, jest mi jakoś bliski. Jest mi jakoś bliska, wiesz, ta, powiedzmy, romantyczna estetyka berkowska. Jakby samo pojęcie sublime, same pojęcie grozy, jako tego elementu katartycznego, prawda? Skonfrontowanie człowieka z naturą. Ale wiesz, ja mówiąc o romantyzmie, nie mówię tylko o polskości, bo na przykład Paszko w Wiecznym Grunwaldzie z jedynym marzeniem, żeby zostać rycerzem, ale właśnie takim cały czas w tym duchu, właśnie cały czas w duchu romantyzmu. Drach, teraz się uśmiechniesz. Przewidziałem twoją reakcję. Drach, nowe dziady. Mówiłem, że będziesz się śmiał. Dlaczego? No, dlaczego nowe dziady? No, wracają przodkowie. No. Ziemia. Projekt pełen ziemi.
No drak to ziemia, to smok, to... Mhm. No ale co to ma z dziadami wspólnego? Mają rys najjaśniejszy. Nie mówię o tym wymiarze dziadów narodowym, wiesz, tylko właśnie przywoływanie przodków. Ale to poczytajmy coś do pana Twardocha. Pon Boczek wszystko stworzył. I słońce wszystko stworzyło, jak twój fater fedrują wągel na grubie. To co fedrują? Był jeźm jurze obrażon od bełta samostrzała, a knecht plecoma się o te wrócił, jest był kmię. Der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen odekan Amerikie. Lomer anklofen? Trudne są książki Szczepana Twardocha, dlatego ich nie czytasz, nie wszystkie przeczytałeś? Trudny język mają? Nie są trudne i to jest... kończą się zbyt szybko. To jest mój problem z książkami. Szczepana Twardocha wolę jak trzeba się troszkę poprzedzierać jednak przez te załomy tekstu. Czy podoba ci się broda Szczepana Twardocha? Czy ty masz lepszą? Trudno tu mówić o brodzie w przypadku Szczepana Twardocha. Walt Whitman, prawda? On miał brodę. Mojżesz miał brodę. Ernest Hemingway. Ja mam brodę albo aspiruję, ale Szczepan Twardoch, no, goli się. Dobrze. Porozmawiajmy o pieniądzach, proszę pani. Mhm. Wiesz, gentleman nie mówi o pieniądzach. No nie wiem tu czemu. No, takie są zasady też w swoim podręczniku. Tak? Poradniku. Więc w tym sensie, a to nie ty pisałeś tą książkę? Nie. No, byłeś współautorem, ale... Współautorem byłem, tak. No, ale widziałeś, przeczytałeś ją. Czy nie? Więc gentleman nie powinien rozmawiać o pieniądzach, nie, bo po prostu je ma. I ty w tym sensie, no mimo wszystko, mimo onturażu całego, stroju, nie jesteś gentlemanem. Bo ciągle mówisz nie, o pieniądzach. Ale wiesz co, ja, a dlatego, że cię pytają może, nie, no nie wiem. No. Nie jestem, w ogóle nie jestem gentlemanem. No. Bo żeby być gentlemanem, to się trzeba urodzić w angielskiej klasie średniej, wyższej. I w życiu, wiesz, nie skalać się pracą, nie? No. Gentleman nie pracuje, to jest podstawowa zasada, a ja mam zupełnie inny background. Ciężko pracującym pisarzem. A nawet nie o to chodzi, wiesz, ja też jestem z zupełnie innej klasy społecznej. Która jest godzina u ciebie? Nie mam, nie mam zegarka. Nie masz zegarka. A dlaczego? Nie masz zegarka? Nie. O. Nie masz zegarka? No. Słuchaj, no bo... No właśnie, wiesz... No myślałem, że będziesz miał zegarek jeden. Wiesz, nie tylko zegarek, wiesz, inne jeszcze rzeczy, wiesz, te wszystkie przedmioty piękne, cudowne, nie tylko wiesz, w literaturze umieszczasz trochę jak gadżety po tym researchu, ale w ogóle lubisz się otarzyć z pięknymi przedmiotami. Czy jest w ogóle taka rzecz teraz, dziś, o której marzysz, a której wciąż nie masz? Przedmiot. Który byś opisał, po prostu taki przedmiot, który byś, nie wiem, 20 stron. 100 stron byś napisał na temat jednego przedmiotu. Nie. Nie masz takiego przedmiotu. Ja, wiesz, ja absolutnie nie próbuję od tego uciec, bo ja bardzo lubię ładne rzeczy. Nie lubię, nie znoszę rzeczy jednorazowych, takich, wiesz... Ja dlatego na przykład nie znoszę elektroniki. Uczestnej. Oczywiście, wiesz, no mam telefon, mam komputer, tak. Ale ich nie znoszę przez to, że ich jakby okres życia to co, nie wiem, 2 lata, nie? Czy tam 3. I potem z jakiegoś tajemniczego powodu one się stają jakoś już, nawet jeśli nie, ciągle działają, to stają się jakoś moralnie zużyte. I tego nie lubię. To mnie drażni, to mnie irytuje, ale obcowanie z pięknymi przedmiotami sprawia mi przyjemność, tak? I to jest... autentyczne w tobie. To nie jest ten, wiesz, cały taki wizerunek, który no, jak, jest twoim życiem tym... A po pierwsze to się nie wyklucza. A nie wyklucza, czyli autentyczność, jest, to idzie w... Autentyczność i wizerunek się... I wizerunek. Się czyli to jest jednocześnie twoje dobre życie, fine life, wiesz, no i taki lifestyle, wiesz, który jest też... Bo cały ty jesteś produktem, chcąc czy nie chcąc, jesteś produktem marketingowy z klasy premium,
Twoje, nie twoje? Instagram mam. Prowadzisz sam? Nie mam Instagrama. A nie masz nawet? Miałem, a Facebooka? Ale też? Wyłączyłem. W ogóle wyłączyłem Instagrama, bo uznałem, że... Ale może włączę znowu, natomiast no, czułem, że Instagram... Ja bym chciał, żebyś włączył. Instagram pasie najgorsze cechy mojego charakteru. Czyli jakie? No, próżność na przykład, nie? No, Instagram, cały Instagram jest wyłącznie, no, chodzi, wyłącznie jednym wielkim targowiskiem próżności. No ale co, literatura nie jest formą próżności? Jest, natomiast powiedzmy, że nieco bardziej wysublimowaną, prawda? Mm-hmm. No ale jak tak jedziesz tym samym Mercedesem i przeglądasz, czy już nie przeglądasz? Nie, jak jadę samochodem, to nie przeglądam, bo wtedy się wypadki wydarzają, jak się przeglądasz na samochodem. Pamiętasz jeszcze tą sytuację, nie wiem, kiedy to było, tą sytuację, wiesz, no... Zostałeś ambasadorem Mercedesa. Mm-hmm. Nie wiem, wyjechałeś z salonu jakąś, nie wiem, jaki to był, jaki model dokładnie, ty wiesz? Mm-hmm. Pamiętasz? CLS 400, no. No. Dłuższa chyba była ta nazwa. Ale to taki średni model, czy taki super. No i rozpętała się burza. No. Wszystkie gazety o tym pisały. No. No to było świetne chyba dla ciebie, dla wydawnictwa, dla ciebie i dla Mercedesa. Tak. To się jakoś fajnie wydarzyło, bo to trafiło dokładnie w sezon ogórkowy. To się nic nie działo, zupełnie się nic nie działo w Polsce. No, gdyby się taka sytuacja na przykład wydarzyła, wiesz, nie wiem, teraz albo miesiąc temu przy tym całym politycznym zamęcie, to by w ogóle nie odpaliło, nie? To by nie poszło, ponieważ media były zainteresowane czymś innym, a ponieważ wtedy media... gorączkowo szukały tematów, no to nawet coś takiego stało się tematem, który rzeczywiście był wałkowany przez 2 tygodnie. Nie? To. No wiesz, powstała, jak masz ten, tak w geście takiej modlitwy jest ten logotyp Mercedesa, jakoś tak. No, powiedzmy. I wiesz, i to jest z tego logotypu powstała taka tarcza z twoją twarzą, twarzą ambasadora i z takim podpisem strzel w twardocha, bo ma Mercedesa. Wiesz, no, też koledzy i koleżanki po fachu, literaci, strzelali. Myślisz, no nie, że z czego to wynika? Że, no, nie wiem. No nie wiem, pisarz nie może być ambasadorem Mercedesa? Dlaczego reżyser, aktor, oni mogą, a pisarz w Polsce nie może być ambasadorem Mercedesa? No, wtedy był taki moment, w którym na Pudelku pojawiło się twoje zdjęcie, wiesz? I powiem tak szczerze, sprzed chyba kilku lat zaledwie, to jest 2007 chyba. No, nie tak dawno, wiesz, i z takim zdjęciem to nie mógłbyś być ambasadorem żadnego, no, nie tylko Mercedesa, ale w ogóle żadnego... Nie, też by się dało. Wiesz, ale to metamorfoza niesamowita, znaczy taka... No, rozumiesz, jak są takie reklamy, przed i po. No to można by to właśnie umieścić. Twardoch przed i twardoch po. Mm-hmm. Po środku Mercedes. Bo ja ci powiem tak, że to tak pasuje, że tego Mercedesa, nie? Ale jak wskoczyło na pudelku to zdjęcie, to tak mogło być takie wrażenie, no jednak nieautentyczności. Nieautentyczności. Twojej, a nie, że wiesz, pasujesz z tym zdjęciem, ale z tamtym zdjęciem już nie pasujesz do Mercedesa. No ale tu gdzie jest moment nieautentyczności? Co jest nieautentyczność? No, że nagle poznaliśmy innego twardocha. No, była jakaś metamorfoza kolosalna, wiesz, w twoim życiu i to się też odbija w najnowszym zbiorze opowiadań, gdzie bohaterowie walczą na przykład z nadwagą. No są, wiesz, są ludzie, którzy mają taką przemianę materii z jakiegoś tajemniczego genetycznego powodu, że akurat w tej dziedzinie, czyli w kwestii tycia, chudnięcia, nie muszą walczyć, bo po prostu ja tak mają. Prawda? Zdarza się. A ja mam inne geny, nie? Więc mam jakoś przeżytą tą walkę z ciałem, no więc jakoś też o tym piszę pewnie. Nie, no super ciekawy temat, wiesz, i taki twój. A też jeszcze też ciekawe jest jakieś takie społeczne obrazy ciała, przepracowywanie, wiesz, tego... Ciągle właśnie u ciebie, wiesz, ja... Zamiast o sobie, to mówisz o społecznych. No ale bo co ja mam tu o sobie do powiedzenia? To jest najciekawsze. Mam powiedzieć o tym, że schudłem tam 20 kilo. No to schudłem. Tylko 20? No tak. Wszystko się w tobie poprawiło i szczerze mówiąc wyliczać można same zalety tej takiej metamorfozy
rzeczywistej, ale czy były jakieś skutki uboczne? W sensie? No, to pytanie do ciebie. Skutki uboczne takiej zmiany. Tak. Twardoch przed i Twardoch po. Twardoch ten, ale który uboczne, wydawał... Jakieś złe, tak? Złe, uboczne. No, nie, złe. Nie. Ja też chciałem trochę zapytać o budowanie postaci, czyli zapytać o lans. O co? O lansowanie się. No bo czy te działania, które podejmuje pan właśnie po zapisaniu, czyli na przykład aktywność na Facebooku albo akcja z Mercedesem, czy one są jakoś przemyślane, czy to są raczej działania spontaniczne, czy one się wpisują w jakiś taki pomysł na siebie? Czy wie pan, nie spisałem sobie nigdy jakieś, nie wiem, w 10 podpunktach pomysłu na siebie, bo no mój pomysł na siebie, jaki mam, to jestem ja po prostu. Tutaj padło wcześniej zdanie o jednej książce pisanej z potrzeby pieniędzy bardziej niż z potrzeby pisania jako takie. Dlatego chciałem zapytać o książkę, która tutaj wisi na ścianie u nas, a o której jeszcze ani jedno słowo nie padło, czyli o dzienniki. Bo one się pojawiły w momencie, gdzie na rynku wyrastały te dzienniki różnych pisarzy, jak grzyby po deszczu. To pierwsza rzecz. A drugi, pojawiły się pewne oskarżenia, że jest w nich bardzo mało takiej prawdziwej prywatności, prawdziwej intymności. Pan również tutaj w tej rozmowie parę razy, oczywiście to pana prawy, absolutnie, natomiast uciekał trochę od odpowiedzi i trochę na pewne rzeczy nie chciał rozmawiać. Więc chciałem zapytać, jaki jest sens wydawania, publikowania dzienników i pisania również, w których jest bardzo mało tego prawdziwego ja? Jest powiedzmy taki model dziennika, nazwijmy to intelektualnego, prawda? W którym człowiek raczej zapisuje swoje historie swoich namysłów czy przemyśleń, czy wrażeń. No więc ten dziennik mój jest właśnie takim dziennikiem. Napisałeś w dzienniku prawdziwa, wielka sztuka. Ta, która dotyka tajemnicy życia. Taka sztuka powstaje dla pieniędzy. Że zapamiętaliście? Prawdziwa, wielka sztuka. Ta, która dotyka tajemnicy życia. Powstaje dla? Pieniędzy. Dla pieniędzy. Czyli sztuka powstająca nie dla pieniędzy nie jest prawdziwa? Nie, teraz bym pewnie tego tak drastycznie nie sformułował. Ale to piękne, ja się zasadniczo jakoś tam z tym zgadzam, nie? Że wtedy, kiedy sztuka jest traktowana jak zawód, to się ją uprawia z należną jej powagą. No a my jakoś w Polsce wciąż, wiesz, oddzielamy komercję od pracy w obszarze duchowości. Ale ja nie pracuję w obszarze duchowości. A w jakim obszarze? Opowiadam historię. Po prostu opowiadasz historię. No. Gdybym przyjął ten etos jako swój i gdybym spróbował go realizować, to czułbym... Też proszę mnie nie traktować przesadnie poważnie, kiedy to mówię, ani literalnie, ale czułbym, że jakoś zdradzam własne korzenie. Mhm. No dobrze, no to... Bo na Śląsku jest jeszcze to dodatkowe... O Jezu, powiedziałem to. Powiedziałem, że nie wypowiem tego słowa. Że nie będziemy rozmawiać o Śląsku. A jednak wypowiedziałem to. Ale, dobra, sam zacząłeś. Skończę tylko. No. Na Śląsku jest ten dodatkowy element jeszcze, że na Śląsku zawsze byli kulturträgerzy. Ci, którzy przynosili, oświecali kulturę. I to była zawsze kultura obca. I albo to byli ci kulturträgerzy niemieccy, albo polscy. Oni się wymieniali rolami, ale dla Ślązaka zawsze chęć uczestnictwa, powiedzmy, w życiu publicznym, czy w ogóle awans społeczny łączył się z porzucaniem domowego języka. I to jest też ważne doświadczenie, tak mi się wydaje. Kulturacją taką i... Tak, tak. Ale w tym niesieniu, tak, no to jest oświeceniowe oczywiście. Niesienie kultury. No, tak. No, nie chciałeś mówić ja o Śląsku, mówić o Śląsku. No bo wiesz, panie, nie jesteś tylko ambasadorem Mercedesa, ale no właśnie
w jakimś sensie, może większym, może mniejszym, ambasadorem Śląska. Posłuchaj, ale tego to akurat wiesz, nie... Co, nie, ambasadorem Mercedesa to jestem, ponieważ podpisaliśmy taką umowę. Tak, i to jest jasne. Jestem. Ale ja mówię, że nie tylko jesteś ambasadorem. Ale poczekaj, a w kwestii bycia ambasadorem Śląska, otóż z nikim nie podpisałem takiej umowy, ani nikt mi też nie dał mandatu. Tak. Ja nie reprezentuję Ślązaków. Oczywiście. Bo żadni Ślązacy mnie nie wybrali na swojego reprezentanta, nie? Mhm. Ja się czuję jakoś wobec Śląska i śląskości dłużny, ale czuję się też jakoś dłużny wobec ludzi nieważnych. Bo cała moja rodzina przez te 9 zbadanych pokolenia, 9 pokoleń to tam sięga lat 80. XVII wieku, to byli ludzie nieważni. To byli ludzie niemi. To byli ludzie, którzy nie mieli żadnego głosu. Bo nawet kiedy mówili, te słowa zawsze zostawały w ich czterech ścianach. To byli ludzie nieważni dlatego, że nikt się z nimi nie liczył w żaden sposób. I ja się wobec takich ludzi czuję dłużny. I dlatego na przykład napisałem Dracha, bo chciałem, żeby to była książka, w której mówią ludzie, którzy wcześniej nie mówili. Nikt cię nie powoływał do tego, żebyś był ambasadorem Śląska. Tak jesteś czasami traktowany, ale posłuchaj tego. Ten fragment, no akurat nie znam go, wiesz, ale będziesz na mnie pamięć. Cytował, czy? Tak, ciebie. Strasznie. Ale zobaczymy, czy będziesz pamiętał, że to ty napisałeś. Dobra. Uwaga. Dobra. Miałka śląska rzetelność. Która ceni tylko konkret, wymierność, pracę fizyczną, posłuszeństwo, pokorę, asekuranctwo, w tym co spontaniczne, połączone z tępą odwagą, skupioną na obowiązku. No tak, wiesz, bo jeśli tak, oczywiście. Bo dobra jeśli, promocja Śląska? A nie wiem, ja nie jestem od promocji Śląska, a już na pewno nie w Polsce. Ja bym, dobra definicja śląskości? Nie wiem, czy dobra, pewnie można by lepszą, też jednostronna dosyć, skupiona na tym. Natomiast wiesz, jeśli w ogóle możemy się zgodzić z istnieniem czegoś takiego jak charakter etniczny czy narodowy, a ja wcale nie jestem pewien, no to wydaje mi się, że rzeczywiście ten charakter etniczny Ślązaków właśnie jest mniej więcej taki. No. I dlatego Ślązacy nie istnieją jako tacy. Dlatego w pewnym sensie jakby tożsamość śląska jest tożsamością negatywną. Tożsamość śląska jest odmową przyjęcia tożsamości polskiej i niemieckiej jednocześnie, ale sama siebie nie potrafi opowiedzieć, zdefiniować, wyznaczyć. No ale ma ciebie, wyznaczyć. Ma ciebie. No wiesz, no, wiesz, dużo, nie ukrywajmy, że dużo zrobiłeś na śląskości. Ma wielu pisarzy, nie? Ma wielu pisarzy. No ale dzisiaj ma ciebie. Ma Horsta Binka, który bardzo ważne rzeczy powiedział o Śląsku. Ale ja nie mówię o tym, wiesz, że ty laurkę jakąś wystawiasz. Jeszcze jeden cytat, posłuchaj tak. Wystawienie laurek jest bez sensu. No ale posłuchaj, posłuchaj. Śląsk, najbrzydsze miejsce na świecie. Śląski resentyment najżałośniejsza z ksenofobii, przy której trwam bohatersko. No nie jest to promocja, reklama, no może dlatego nie jesteś ambasadorem. O Mercedesie byś tak nie powiedział. Najgorszy samochód. Nie, bo mi ever. Za to. Nie powiedziałbym. Powiedz, że to nieprawda, no, to nieprawda. Mam pewne obowiązki. A ze Śląskiem to prawda? Tu nie masz obowiązków. To jest jakaś strona prawdy, nie? Bo wiesz, bo to jest prawda wtedy, kiedy ja to mówię. Tobie nie pozwolę tak mówić o Śląsku. Za co kochasz Szczepana Twardocha? Szczepana Twardocha kocham za elegancję i swego rodzaju dawny szyk, który wprowadza gdzieś w swoich powieściach. A za co nienawidzisz Szczepana Twardocha? Za tą pewność siebie, brutalną pewność siebie. Nienawidzę go. To jest fajter młodej polskiej literatury. Chłopiec w lekko półśrednim wieku. Mieszka w paskudnych skądinąd Pilchowicach. Czasem przy Placu Zbawiciela w Warszawie, którą uwielbia. Zwłaszcza wojenną i międzywojenną. W wieku 30 lat odkrywa swoje ciało. Gdy bez zadyszki nie może już wejść na trzecie piętro, gdy zaczynają się problemy z astmą i ze stawami. Stasiu mu mówi, że jest nieco gruby, a ten rzuca się w sporty, męskie fantazje. Boks, wspinaczka wysokogórska, jazda konna, bieganie, które go nudzi tak jak literatura.
Nie znaczy to wcale, że odmawia sobie używek, dobrego jedzenia i picia. Diarumy najlepiej przed śniadaniem. Cały dzień Paula Mer. Steki ociekające juchą. Wieczorem dobra palinka, czasem nawet Brunello di Montalcino. Mhm. Ja nie chcę wyjaśniać świata. Chcę opowiadać historie, które będą w ludziach rezonowały, będą w ludziach jakoś grały, będą ich jakoś zmieniać, ale nie po to, żeby ich poprawiać, tylko po to, żeby, wiesz, człowiek był kimś troszkę innym po lekturze, niż był przed. No wiesz, ja jestem inny. Po tym wszystkim jestem inny. Na pewno, wiesz, wchodzę w tą przemoc coraz bardziej. W męskość i przemoc wchodzę coraz bardziej. Dlatego masz czaszki na koszulę? Mam czaszkę. To są te czaszki, po których chodzisz w Pilchowicach, nie? Idąc po bułki. I później o nich musisz pisać. Jestem inny, ale dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo atrakcyjna przemoc, wiesz, w sensie no, filozoficznym. Oczywiście, że ona rządzi światem. I to jest taki twój, powiedzmy, światopogląd. Ale w sensie takim estetycznym, że po prostu, że ty chcesz za tym iść, no to... Andrzej Trzebiński uważał, że pisarz jest organizatorem narodowej wyobraźni. Polska tradycja bycia pisarzem jest elementem w ogóle polskiego i też rosyjskiego modelu inteligenta, prawda? A rzeczywiście w świecie anglosaskim nie ma czegoś takiego jak inteligencja, nie ma takiej klasy jak inteligencja. Są intelektualiści, ale to jest, to oznacza coś innego. I być może jakoś w ogóle ten polski, czy rosyjski, czy wschodnioeuropejski model bycia pisarzem, to jest taka najdoskonalsza forma bycia inteligenta. Najpełniejsza forma bycia inteligenta. A ten inteligencki etos jest wprost... Znaczy on pochodzi ogólnie z etosu szlacheckiego, prawda? Jest jego wysubtelnieniem. Jest w nim to poczucie odpowiedzialności za lud. Ale też wyższości pewnej. I wydaje mi się, że ja ten etos dobrze znam, obserwując go u innych, ale to nie jest moja tradycja, nie mam z tą tradycją. A jaka jest twoja? Jaki jest twój etos? Wiesz co, no ja sobie jakoś rozciągnąłem na moje życie to, jak zostałem wychowany, nie? Mniej więcej, a zostałem wychowany na pewno w szacunku do pracy. No wiesz, i to, wiesz, ja wiem, że to jest jakoś tam naciągane, no bo mój, całe moje życie, cały mój, wiesz, model życia, sposób życia, nawet cały mój model pracy nie ma wiele wspólnego z tym, nie wiem, z modelem pracy mojego dziadka na kopalni, prawda? I ja uważam, że to poczucie przewodnictwa właściwe polskiej inteligencji, ono bardzo często, wiesz, objawia się w bardzo szlachetnych realizacjach. Wiesz, i bardzo wielu polskich inteligentów to są szlachetni ludzie, którzy prowadzą szlachetne życie. Natomiast jakoś najgłębiej wydaje mi się, że to poczucie jest nieuprawnione. Aha. Tak jak w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie, w każdym sensie nieuprawnione było to, że chłop należał do szlachcica. Tak samo to poczucie przewodnictwa i odpowiedzialności i oświecania polskiej inteligencji też wydaje mi się nieuprawnione. Otóż no to jest nikt ich nie prosił. To tyle, wiesz. No nie wiem, idziesz dzisiaj na jakiś trening? Tylko w Pilchowicach jestem. Nie, w Knurowie mam swój klub. Także jak jestem w Warszawie, to nie trenuję. No i tak musimy kończyć. Czy idziesz na trening, czy wracasz do Pilchowic. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.